Nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Wracamy na kort centralny. Start Wisły Toruń. Druga runda rywalizacji kwalifikacyjnej w singlu podczas jubileuszowej 25. edycji turnieju ITF Bella Cup. Będziemy za chwilę świadkami meczu czesko-paragwajskiego. Nikola Tomanowa, 23-latka zza naszej południowej granicy, podejmować będzie Larę Escaurizę, 20-letnią tenisistkę. Obie zawodniczki poza oficjalnym rankingiem WTA, jeżeli chodzi o to notowanie najnowsze. Obie na tenisowym dorobku dopiero zaczynają swoją przygodę z zawodowym tenisem. Oczywiście skoro grają w rundzie drugiej, no to musiały wygrać swoje pierwsze mecze w ramach kwalifikacji. Tomanowa wygrała z Amerykanką Elizabeth Halbauer 3-6, 6-4 i w super tiebreaku 10-7. Escauriza z kolei uporała się z Lucy Warnier, reprezentantką Francji, dosyć szybko wygrała ten mecz w stosunku 6-2, 6-3. Rozpoczynamy ten mecz od serwisu zawodniczki z Paragwaju, która w różowej sukience, biało-czarno, zawodniczka czeska. Pierwszy prosty błąd reprezentantki Paragwaju. Jest pełna 21-letnia zawodniczka. Trzy Paragwajki są notowane, jeżeli chodzi o ranking WTA Tour. Najwyżej notowana, najbardziej znana to Weronika Sepederoik, zawodniczka, która bywała w pierwszych setkach klasyfikacji WTA Tour. Pamiętam, grywała także w meczach przeciwko Agnieszce Radwańskiej swego czasu na najwyższym poziomie. Teraz nieco spadła w rankingu, jest w trzeciej setce Sepederoik, no ale nie o tej dniu tutaj będziemy mówić, ale to jest najbardziej znana reprezentantka Paragwaju, no bo tenis Paragwaju do najbardziej znanych dyscyplin sportowych no z pewnością nie należy, no ale próbuje swoich sił Laura Escauriza. No i zobaczymy, jak w meczu przeciwko Nikoli Tomanowej będzie radziła sobie młoda reprezentantka kraju Ameryki Południowej. Nie jest notowana w rankingu WTA, najwyżej była w swojej karierze na 904 miejscu, jeżeli chodzi o Czeszkę. Ona najwyżej była w ósmej setce na miejscu 739. A więc poziom tego meczu, co wskazywałby ranking, powinien być nieco niższy niż ten, który oglądaliśmy wcześniej. Na razie zdaje się to początek potwierdzać. Dużo błędów, dużo mocniej zbudowana reprezentantka Czech, na co dzień występująca także w niemieckiej Bundeslidze tenisowej. W tym sezonie wygrała 5 spotkań. Co ciekawe, wszystkie mecze, które zdołała wygrać na nawierzchni ziemnej, nie odniosła żadnego triumfu na kortach twardych, ani na kortach twardych w hali. 5-6 to bilans reprezentantki Czech. Nieco lepiej w tym roku radzi sobie Laura Escauriza. 7 wygranych pojedynków, 8 porażek. 40-30 prowadzi serwująca Paragwajka. Zawodniczka, która jeszcze w swojej karierze żadnego turnieju singlowego nie wygrała. Jeżeli chodzi o Czeszkę, jeden triumf w turnieju rangi ITF. Opuli nagród $15,000 w Monastyrze. W zeszłym roku udało jej się odnieść zwycięstwo, wygrywając z Chorwatką Nilić w dwóch setach. Pierwszy drop shot w wykonaniu Tomanowej, doskonałe zagranie Nikoli. Jest równowaga w pierwszym gemie tego spotkania. W międzyczasie zakończył się mecz na korcie numer 3. Rosa Vicente-Mas jako kolejna awansowała do turnieju głównego, pokonała w ostatniej rundzie eliminacji Susan Bandyki ze Szwajcarii 6-4, 6-7, 10-6 w mistrzowskim tiebreaku dla Hiszpanki. A więc jeszcze trzy zagadki nam zostały z turnieju eliminacyjnego, by awansować do turnieju głównego. Mecz, który oglądamy, także dwa spotkania toczone na korcie odpowiednio numer 2 i 3. Na dwójce Australika Forli zmierzy się z Litwinką Eidu Konyty, a tamten mecz już się rozpoczął 2-1 dla faworytki z Australii.
Za chwilę ruszy starcie Danieli Segual turniowej jedynki kwalifikacji. Chilika zmierzy się z Iwą Primorac z Chorwacji. Przed chwilą świetnie przy siatce popracowała Nikola Tomanowa. Ona wyszła na prowadzenie w tym gemie, no i ma szansę już za pierwszą szansą na to, by wyjść na prowadzenie. To jedno, ale przełamać przede wszystkim swoją dzisiejszą rywalkę, Paragwajka, z kłopotami przy własnym serwisie. No jest przełamanie. Wydawało się, że Paragwajka opanowała sytuację, prowadziła 40 do 15 przy własnym podaniu, ale cztery kolejne piłki trafiły na konto Tomanowej, która obejmuje prowadzenie 1 do 0 w tym spotkaniu. Nieco nam się przedłużyły te pierwsze mecze kwalifikacyjne. Od godziny 11 trwają mecze na kortach klubu Start Wisła. Mamy za chwilę godzinę 14, dopiero po jednym spotkaniu na każdym z kortów się mecze zakończyły. No i o 14 miał ruszyć tylko turniej główny, ale wiemy doskonale, że tylko jedno spotkanie tylko turnieju głównego ruszy o 14. Na korcie numer 1 wyjdą Marta Kostiuk z Ukrainy i Nuria Parizas Diaz z Hiszpanii. Tam też pewnie gra by się nieco opóźniła, jeżeli chodzi o turniej główny, no ale Rumunka Daskalu za sprawą Walkowera awansowała do turnieju głównego. Mecz z Gabrielą Horaczkową się nie odbył. Czeszka, rodaczka Nikoli Tomanowej, ten mecz po prostu poddała. 1 do 0 prowadzi 23-letnia tenisistka zza naszej południowej granicy. Ją teraz widzimy na naszych ekranach, ona serwuje. Zwykle mieliśmy wysyp czeskich tenisistek, czy to w turnieju głównym, czy to w turnieju eliminacyjnym, a teraz tylko trzy czeszki zgłosiły się do turnieju eliminacyjnego. No i co ciekawe, tylko jedna wystąpi w turnieju głównym. Z rankingu na ewentualny awans Tomanowej byłby drugą. Druga czeszka znalazłaby się w turnieju głównym. Swojej szansy nie wykorzystała Gabriela Horaczkowa, która przegrała z kontuzją. Tomanowa, jak mówiłem, w rankingu WTA aktualnie nie jest klasyfikowana, jest klasyfikowana w rankingu ITF. Ona znajduje się w tym zestawieniu na 106 miejscu. Najwyżej w karierze była na miejscu 99, no ale to powiedzmy taka druga liga, jeżeli chodzi o tenis i właśnie te wszelkie rankingi, zestawienia, punkty zdobywane przez zawodniczki. A dłuższa wymiana broniła się skutecznie. Paragwajka i ostatecznie trafił punkt na jej konto 0-30. Więc straciła Escauriza swoje podanie, ale za chwilę może bardzo szybko te straty odrobić. Dużo mieliśmy breaków w tym poprzednim spotkaniu, w drugim secie konkretnie starcia Talawy z Mendes. Teraz już od początku spotkania jesteśmy tutaj nastawieni na to, że mogą regularnie tracić swój serwis Czeszka i Paragwajka. Drugie podanie Tomanowej. Do rogu kortu atakowała Escauriza, ale nie zmieściła się jednak w polu gry. A zawodniczka 20-letnia, która w tym rankingu ITF, o którym wspominałem w kontekście Tomanowej, jest klasyfikowana w 9 setce na 819 pozycji. Tak więc no to też pokazuje, że dopiero rozpoczyna tak na dobrą sprawę te starty w seniorskiej grze singlowej Lara Escauriza, która prowadziła 30 do 0, no ale teraz Tomanowa nieco agresywniej zaczęła sobie poczynać na korcie centralnym Start Wisły Toruń, no i skrzętnie korzysta na tej swojej grze Czeszka, bo już jest po 30 przy jej serwisie. I
Będzie szansa na breakpointa dla Skaurizy. 30-40. Obydwie panie, by zagrać w tej drugiej rundzie eliminacji, musiały zmierzyć się z zawodniczkami rozstawionymi w pierwszej fazie, a więc ciężka grała Elizabeth Hallbauer ze Stanów Zjednoczonych, Amerykanka rozstawiona z numerem drugim, no i dość niespodziewanie w mistrzowskim tiebreaku Tomanowa wygrała 10-7, natomiast Escauriza wygrała z Lucy Warnier z Francji 6-2-6-3, bardzo łatwo pokonała francuskę, która w turnieju eliminacyjnym była rozstawiona z numerem 14. No i szybko, Laura Escauriza odpowiada breakpointem. Na breakpointa mamy 1-1. Laura Escauriza, która 2 lata temu grała we French Open przeciwko naszej Idze Świątek w rywalizacji deblowej, oczywiście w turnieju juniorskim w drugiej rundzie. Ona grała wtedy z Joanną Mincą z Rumunii. Iga Świątek grała z Federiką Bilardo z Włoch. No i przegrała Escauriza razem ze swoją partnerką 4-6-2-6 z tym polsko-włoskim duetem. Zawodniczka z Paragwaju, ona teraz będzie serwować. Mamy remis 1-1 w pierwszym secie. Kolejne osoby docierają na trybunę, trzeba było chwilkę poczekać, ale już zajęły miejsca, więc może Paragwajka serwować po raz drugi w tym meczu. Prosty błąd teraz zawodniczki z Ameryki Południowej. Sporo zawodniczek z Ameryki Południowej pojawiło nam się w kwalifikacjach, jest Chilika Seguel rozstawiona z numerem pierwszym, jest także Karolina Alves z Brazylii rozstawiona z numerem czwartym, która już no, znalazła się w turnieju głównym, jest także reprezentantka Paragwaju, którą oglądamy. No i naprawdę ciekawie te panie nam się z Ameryki Południowej prezentują. 0-30, kolejny prosty błąd podający. Na razie dużo kłopotów mają zawodniczki, które serwują w tym spotkaniu. Przed kolejnymi szansami być może za chwilę stanie Nikola Tomanowa. Pomyliła się teraz forehandem, grała Tomanowa, nie trafiła jednak kort, 15-30. Pierwszy punkt przy własnym serwisie Lary Escaurizy. Zawodniczka z Paragwaju, widzimy jakiś opatrunek na jej prawej ręce, w okolicach łokcia. Być może jakiś dyskomfort odczuwa zawodniczka z Ameryki Południowej, no ale na razie jakoś wielce tego nie widać w jej grze. O, dobry teraz return Tomanowej pod samą końcową linię. Utrudniła znacznie rywalce grę. 15-40, szansa na kolejne w meczu przełamanie dla Tomanowej. No, musiała Escauriza w takim przysiadzie jak Agnieszka Radwańska za najlepszych czasów uderzać, no ale widać, że nie wyrobiona jeszcze w tego typu zagraniach latynoska, no i straciła punkt. Być może za chwilę straci też swój serwis po raz kolejny w tym meczu. Jeszcze żadna z zawodniczek oczywiście swojego podania nie wygrała, stąd remis 1-1. Nie funkcjonuje to pierwsze podanie u Lary. No i także nie ma drugiego podania, podwójnym błędem serwisowym Escauriza kończy tego gema. Prowadzenie Tomanowej 2-1. Nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna.
Wracamy na kort centralny. Turniej Bella Cup 2019. Kończy się powoli rywalizacja eliminacyjna do turnieju gry pojedynczej. Widzimy Jamie Furliss z Australii prowadzi 4-1 w pierwszym secie w meczu z Joanną Eidukonytę z Litwy. To jest mecz, który toczy się równolegle na korcie numer 2. Na korcie numer 3 z kolei trwa pierwszy gem meczu dwóch rozstawionych zawodniczek Daniela Sagel. Ona jest tutaj z jedynką wpisana do tej drabinki kwalifikacyjnej. Ona gra z szesnastką, czyli Iwą Primorac z Chorwacji. Jest na razie równowaga po 40 w pierwszym gemie tego meczu. Natomiast na korcie centralnym 2-1 prowadzi Nikola Tomanowa w starciu z Larą Skaurizą. Na razie 3 gemy, 3 przełamania. No i prowadzenie czyszki, która za chwilę będzie podawać zawodniczka, która jest 27. rakietą Czech. Jej trenerem jest Martin Tajdus, były tenisista, ale bez większych sukcesów na arenie międzynarodowej. Wbrew pozorom, bo mówił o tym Wojtek na początku naszej relacji, że nie najlepiej sobie radziła na kortach twardych, czy tych w hali, ale ona wpisuje do swojego CV, że na mączce gra się jej właśnie gorzej niż na tych kortach betonowych. Na razie jednak tego nie widać u Czeszki, wszak to ona prowadzi z nieco młodszą od siebie zawodniczką z Paragwaju. Serwuje Tomanowa przy wyniku 2-1 w pierwszej partii. Czeszka być może przełamie swoje podanie, no i wygra po raz pierwszy serwis. Początek dobry, błąd Eskaurizy 15-0. Teraz dobry atak, Parwajki, brawo za to zagranie, zwłaszcza przy siatce mocno miała po prostej Tomanowa, ale dobrym woleniem popisała się Skauriza po 15. Dobra, tak Tomanowa do końca musiała jednak uważać, ta piłka niebezpiecznie spadała pod końcową linię, ale ostatecznie na jej szczęście poza placem gry 30-15. Widać, że mocniej, solidniej pracuje na linii końcowej. Tomanowa przejmuje inicjatywę w grze, no i Eskauriza zepchnięta do defensywy radzi sobie nieco gorzej. Zagranie dobre, trafiła w kort, tak spojrzyło się na Teusza na tablicę wyniku, bo z naszego stanowiska nie było widać, ta piłka trafiła w kort, czy nie, ale zobaczmy raz jeszcze na powtórce. Zagranie Nikoli Tomanowej, no tu doskonale widać, że piłka kilkanaście centymetrów przed linią boczną, kara serwisowego i 40-15, piłka na 3-1. Z takiego planu, z zapleców zawodniczek wszystko doskonale było widać, ale my w nieco innej pozycji oglądamy te rywalizacje i kwiatki nam troszeczkę przysłoniły boczną linię kortu centralnego w Toruniu, bo właśnie takimi pięknymi kwiatkami ozdobiona jest ta główna arena, na której rozgrywany jest jubileuszowy turniej Bella Cup, 25. już edycja tej imprezy. Teraz dobry return Paragwajki tuż pod nogi Czeszki, tam miała kłopoty z odpowiednim ustawieniem rakiety i popełniła prosty błąd. 40-30 prowadzi Tomanowa, ale widać, że Skauriza jakby trochę złapała pewności siebie w tym gemie. No i drugi oddech taki dla Paragwajki, okazja do tego, żeby podtrzymana została ta tendencja do przełamań.
Out. Minimalnie jednak pomyliła się Paragwajka. No i mamy 3 do 1 dla Nikoli Tomanowej. Praworęczna tenisistka, tenis od 7 roku życia uprawia zawodniczka za naszej południowej granicy. Tak jak już wspominaliśmy, jeden wygrany singlowy tytuł w karierze. No i na razie na dobrej drodze do tego, żeby zawalczyć o drugi, no bo oczywiście jeżeli wygra starcie z Larą SK Horizon, no to zakwalifikuje się do drabinki głównej turnieju Bella Capo, puli nagród $60 000. Rekordowy wynik, jeżeli chodzi o tę imprezę. No, co tu dużo mówić, jubileusz uczczony naprawdę sporą finansową gratyfikacją dla przyszłej zwyciężczyni. Przyjęła inicjatywę Tomanowa przy podaniu rywalki. Nie zepchnęła Paragwajkę znowu daleko pod ogrodzenie kortu. Wykorzystała swoją przewagę sytuacyjną i prowadzi 15 do 0. Bardzo szybko Jamie Furlis na korcie numer 2 pokonała w pierwszym secie Joannę Ejdukonytę z Litwy 6 do 1. Ale tu wynik nie może dziwić, bo Australika jest tutaj w tamtym starciu murowaną faworytką awansu do turnieju głównego. Trafiła teraz Escauriza. Dobre zagranie po krosie Paragwajki po 15. Jeszcze raz będziemy mogli zobaczyć, jak skończyła tą akcję backhandem po krosie Paragwajka. Nie zmieściła się w korcie Tomanowa, wykrzyczana przez sędziego tego spotkania. 30-15 prowadzenie Paragwajki. Tutaj bardzo niepocieszona była Tomanowa z tego zagrania, no bo umówmy się, nie było to uderzenie wymuszone jakimś spektakularnym zagraniem rywalki. Można było pokusić się nawet o winera. Teraz jest bardzo ładnie zaatakowana piłka przez Czeszkę. Jeszcze raz widzimy tę sytuację. Tutaj Escauriza do przeciwległego rogu zaatakowała, no ale na doślizgu zdążyła do piłki Nikola Tomanowa i pewnie zdobyła punkt tej wymianie. Szansa na wygranie drugiego gema przez Larę Escaurizę. Piłka poza karem serwisowym, drugie podanie Paragwajki. A takie dziwne odegranie. Tomanowej próbowała wejść na tą piłkę bardzo szybko po odbiciu się od kortu. Odbiła piłkę, no ale utrudniła to znacznie rywalce grę. No i mamy równowagę. Załóżmy, że tak miało być, jeżeli chodzi o zagranie czeskiej tenisistki po 40 przy serwisie Lary Escauriza, którą teraz widzimy w całej okazałości na naszych ekranach. Nie trafiła, czy trafiła, trafiła Tomanowa jednak, tak. Widzimy na tablicy przewagę Tomanowej. Zobaczmy jeszcze raz, tutaj trafiła, traciła równowagę. W zasadzie Czeszka pozbierała się jakoś tam liniem końcową. No i tutaj takim ekwilibrystycznym sposobie odegrywała tą piłkę, ale trafiła w samą końcową linię. No i ma w nagrodę szansę na drugie w meczu przełamania. Nie popracowała w tej poprzedniej wymianie Tomanowa, z trudnej sytuacji wyszła. No i teraz drugie podanie Paragwajki. Autowy return Nikoli Tomanowej. O, odetchnęła z ulgą na pewno
jej rywalka, bo w trudnej sytuacji się znajdowała, biorąc pod uwagę, że drugi serwis po jej stronie mieliśmy przed momentem, po 40. Pomyliła się Escauriza, będzie kolejna szansa dla Czeszki na przełamanie. Widzimy teraz Paragwajka niezadowolona z tych ostatnich wymian. Nieco już także zmęczona tym początkiem meczu. Dużo musi biegać po linii końcowej. Temperatura w okolicach 30 stopni z pewnością tego nie ułatwia Paragwajce. No i Tamanowa przed szansą na wyjście na trzygemowe prowadzenie z dwoma przełamaniami. No a teraz dobrym serwisem popisała się Escauriza, piłka gdzieś poza kortem, blisko samochodu, którym zawodniczki jeżdżą do hotelu, no ale na całe szczęście w bezpiecznej odległości ten samochód piłeczka ominęła. Dobry teraz atak Paragwajki, przewaga na 2-3. Przewaga. Przeplata, dobre zagrania. Słabszy mi teraz z kolei przyszła pora na dobre zagranie reprezentantki Paragwaju. Doskonale piłka splasowana tuż przed linią boczną kortu. No i udało się obronić dwa breakpointy. Escaurizie w ostateczności wygrywa swoje podanie, ale wciąż na prowadzeniu Tomanowa 3-2 w pierwszej partii. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Mamy do Torunia rywalizacja w drugiej rundzie kwalifikacji singla Bella Cup 2019. Nicola Tomanowa, Lara Escauriza. Pierwszy set tego meczu 3-2 dla reprezentantki Czech. Tu mamy statystyki z tych pierwszych 5 gemów. Bez asa serwisowego jeszcze w tym starciu. Nieco lepiej pierwszy serwis funkcjonuje po stronie Paragwajki, 68%, no ale to nie jest nadzwyczajny poziom, mówmy się. Drugi serwis, tutaj wszystkie trafione póki co po stronie Tomanowej, nieco więcej też punktów wygrała Czeszka, no i dwa razy przełamywała swoją rywalkę przy jednym breakpointie, jaki miała i jaki wykorzystała Lara Escauriza. Na innych kortach z kolei, gdzie toczy się rywalizacja kwalifikacyjna, o korcie numer 2 i meczu Ferlis Ejdu Konyta już mówił Wojtek, natomiast w starciu Daniela Segel, Iwa Primorac na korcie trzecim 2-0 prowadzenie Chiliki, no i 40-0 w gemie trzecim, tak to się przedstawia, więc no tutaj faworytka idzie po swoje, tak. Można powiedzieć, dosyć pewnym krokiem, czyli najwyżej rozstawiona w kwalifikacjach, zdaje się wczoraj po pewnym zwycięstwie z Polką Zuzanną Oczachowską. Dzisiaj łatwo poradzi sobie z Iwą Primorac, no i zamęduje się w turnieju głównym, a za chwilę, jeżeli chodzi o turniej główny, ten turniej główny powinien wystartować, bo już rozgrzewkę rozpoczęły na korcie numer 1 Marta Kostiuk oraz Hiszpanka Nuria Parizas Diaz, no i ten ukraińsko-hiszpański pojedynek rozpocznie nam rywalizację o główną nagrodę w turnieju Bella Cup 2019. Dziś skromnie, bo tylko 4 spotkania, jeżeli chodzi o pierwszą rundę gry pojedynczej. 2 z tych 4 spotkań na korcie centralnym po zakończonych meczach kwalifikacyjnych prezentować się będzie Stefania Rogozińska-Dzik oraz Anna Hertel. W starciu odpowiednio z Oliwią Rogowską i Angeliną Kaliną. Polki nie będą faworytkami, ale oczywiście pierwsza runda kobiecy tenis rządzi się swoimi prawami, no i być może któraś z młodych, perspektywicznie zapadających się Polek sprawi niespodziankę na otwarcie turnieju głównego. Tymczasem w szóstym gemie 30-0 prowadzenie serwującej Czeszki Nicoli Tomanowej, która prowadzi też oczywiście w całym spotkaniu 3-2 po tej początkowej tendencji, kiedy przełamywały się nawzajem zawodniczki. Teraz już od dłuższego czasu ta, która podaje, jest w potencjalnie lepszej sytuacji. Drugi serwis
za chwilę naszej południowej sąsiadki. Po zakończonych kwalifikacjach także organizatorzy rozlosują te, które awansowały do drabinki turnieju głównego. Tam z niecierpliwością trzy kolejne nasze reprezentantki czekają na swoje rywalki: Paola Kania, Weronika Falkowska oraz Maja Chwalińska. A teraz brawo dla Nikoli Tomanowej za to zagranie tuż przed końcową linią. Piłka spadła w kort i mamy 40-0. Szybko, zdaje się, Tomanowa chce tego szóstego gema zapisać po stronie swoich zysków w tym spotkaniu. No tak, jest do tego na prostej drodze. Tam jeszcze chyba Lara Eskawlizia trochę nie zgadza się z tą decyzją sędziego tego meczu, co do tego, czy piłka była w korcie. No już nie ma co wracać, bo kolejna akcja się rozpoczęła. Drugie podanie za chwilę czaszki, bo pierwsze wylądowało w siatce. Drugie także ląduje w siatce. Pierwszy podwójny, zaraz zobaczymy statystyki, chyba zdaje się tak. Pierwszy, jeden także podwójny błąd serwisowy na koncie Paragwajki. Decyzja ze stołka pana sędziego 4-2 dla Nikoli Tomanowej po aucie Lary Eskaurisy. Dosyć pewnie zmierza ku wygranej w pierwszej partii czeszka, utrzymuje przewagę przełamania, no i jest to dwa gemy od tego, żeby prowadzić w tym spotkaniu 1-0 w setach. Jeszcze wstrzymana gra, bo kolejni kibice nam się pojawili na korcie centralnym klubu Start Wisła Toruń. Cieszy oczywiście to, że coraz większą popularnością turniej Bella Cup się może poszczycić. Na pewno w końcowej fazie, w weekend, będzie już ten kort centralny zapełniony po brzegi, zwłaszcza w sobotę i w niedzielę, kiedy będą rozgrywane finały gry podwójnej i pojedynczej, a w piątek oczywiście mecze w ramach jednej, drugiej debla i ćwierćfinały singla. Ale teraz dobry miała pomysł Tomanowa daleko poza niekońcową Eskauriza, ale zabrakło precyzji przy tym zagraniu dropshota u czeszki. Tak jak mówisz, publiczność powinna tutaj dopisać, ale jeszcze bardziej będzie dopisywała, jeżeli będą wyniki Polek tutaj w tym turnieju. Zwłaszcza liczymy na dobry występ Katarzyny Kawy, ćwierćfinalistki ubiegłorocznego turnieju, także powracającej po kontuzji Pauli Kani. Zawsze dobrze Pauli się tutaj grała, to jest ostatnia polska zwyciężczyni tego turnieju, rok 2013 po finale z Magdą Linet, wtedy polski finał. No i ostatnie polskie zwycięstwo, dosyć długo już polscy kibice muszą czekać na ten triumf biało-czerwony, no być może w tym roku za sprawą jednej z sześciu naszych reprezentantek w końcu doczekamy się z naszego zwycięstwa w turnieju. Cztery Polki są na liście triumfatorek edycji Bella Cup. Ewa Radzikowska w pierwszej edycji turnieju w 2003 roku triumfowała Marta Tomachowska, rok później Karolina Kosińska, no i wspomniana już wcześniej Paula Kania w 2013 roku. Były także oczywiście występy Polek w finale, dwukrotnie Joanna Sakowicz-Kostecka prezentowała się w turnieju finałowym Belli, ale dwukrotnie przegrywała z rywalkami. Siatkę teraz Eskauriza nie dojechała, można powiedzieć, do tej piłki zagrywanej gdzieś w półkortu przez Tomanową. 30-40 patrząc z perspektywy serwującej Paragwajki. Trudna sytuacja, bo to jest oczywiście breakpoint na koncie zawodniczki z Czech. Szansa na to, żeby już na 5-2 prowadzenie
w pierwszym secie wyjścia, więc no, być naprawdę pół dosłownie, już nie krok, a pół kroku od wygrania pierwszego seta. Błąd teraz prosty Tomanowej. Równowaga. Yes. Agresywnie w tym momencie, w tej wymianie Czeszka i Paragwajka, ale dla jednej z nich, konkretnie dla Tomanowej, taki styl gry się nie opłacił, no bo oczywiście popełniła błąd skutkujący tym, że mamy równowagę. Trafiła Escaurisa tym zagraniem, przewaga na 3 do 4 walczy Paragwajka jeszcze w tym pierwszym secie. Zobaczmy jeszcze raz to zagranie. Trafiła w kort, no i będzie mogła zakończyć 7 gema zwycięsko. O, teraz mogło trochę słońce oślepić Paragwajkę, mimo tego daszku na jej głowie. Równowaga. Dobry ten lob, taki grany pod końcową linię przez Nikolę Tomanową. Obronne zagranie Czeszki, skuteczne i równowaga. No ten smecz mimo słońca nawet do najlepszych nie należał, no ale po 40, więc cały czas może Escaurisa tego gema do swojego konta dopisać, ale no, też musi troszeczkę pomóc szczęściu. A teraz czytelny był ten drop przed wykonaniem Escaurisy, ale gdzie skutecznie odpowiedziała Tomanowa, powinna lepiej zachować się Czeszka przy siatce i ten punkt zapisać na swoje konto. Mowa ciała Czeszki mówi dokładnie to samo. Bardzo niepocieszona, że nie udało jej się wykończyć tej akcji. No nie mówię punktem, ale choćby przebicie piłki na drugą stronę siatki, by później ewentualnie powalczyć o uzyskanie przewagi, która teraz po stronie serwującej. No i udało się Paragwajce obronić własne podanie, przegrywa Lara w pierwszej partii 3 do 4. Tomanowa prowadzi 4-3. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Ponownie kort centralny klubu Start Wisła Toruń. Rywalizacja w 25. edycji Bella Cup. Sytuacja na innych kortach w meczu pierwszej rundy turnieju singlowego, który już trwa. Marta Kostiuk z Ukrainy prowadzi na korcie numer 1 z Nurią Parizas Diaz z Hiszpanii 2-0. 15-30 przy serwisie Ukrainki. W meczach kwalifikacyjnych natomiast na korcie numer 3 już 4-0 prowadzi Daniela Siegel z Iwą Primorac. W piątej partii przy serwisie Chorwatki jest 30-15, natomiast na korcie drugim po dość długiej przerwie rozpoczęła nam się właśnie druga partia meczu. Jamie Furlis z Australii kontra Joanna Ejdu Konyte z Litwy. W pierwszym secie 6-1. Lepsza była zawodniczka z antypodów w tym pierwszym gemie drugiego seta przy serwisie Litwinki. Na razie 0-15. No i tak to się przedstawia w tym meczu, który jest starciem drugiej rundy kwalifikacyjnej. Podobnie jak starcie, którym my się zajmujemy, a więc mecz Nikoli Tomanowej z Larą Escaurisą. 4-3 wciąż przewaga przełamania po stronie Czeszki, którą teraz widzimy wchodzącą na kort. Ona będzie serwować w tym 8 gemie, by naturalnie wyjść na prowadzenie 5-3. Ale czy to jej się uda, o tym przekonamy się za kilka minut. Tak, 3 breakpointy w pierwszych 3 gemach, później 4 kolejne gemy wygrywane przez serwująca, więc po tym takim nerwowym trochę początku, z dużą ilością błędów, mecz nam się w miarę rozwija w dobrym kierunku. Jest kilka fajnych, ciekawych wymian, wygrywających piłek. No i jeżeli tak dalej panie będą grały, no to
pewnością na ten poziom nie będziemy narzekać, bo także nie spodziewam się zbyt wiele po tym meczu, eliminacyjnym meczu zawodniczych, które nie są notowane rankingowo, więc też ten poziom naszych oczekiwań jest nieco niższy niż w porównaniu do tego pierwszego spotkania. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by panie nas miło tutaj zaskoczyły. Zdecydowanie tak, 15-0 i podanie Czeszka. Dobre to podanie, od razu doszła do siatki Tomanowa. Forehand był już tylko formalnością, 30-0. Wyrzucona jest Kauriza, faktycznie serwis był tutaj kluczowy w tej akcji. No i oczywiście dobra sytuacja dla zawodniczki z Czech, która prowadzi póki co w tym meczu. Teraz dobry atak w wykonaniu Paragwajki, dobrze od razu atakowała, słabsze drugie podanie Nikoli Tomanowej, no ale przy siatce już tak dobrze Eskauliza nie zagrała. Mocne, solidne są te zagrania z linii końcowej Tomanowej, no i odczuła to przy tym zagraniu Eskauliza, pakując woleja w siatkę. 40-0 zapowiada się szybkie, na szybkie i łatwe zwycięstwo przy własnym podaniu Czeszki. Trafia pierwszym podaniem, drugi serwis Tomanowej. No i podwójny błąd serwisowy. Jeszcze idzie sprawdzić Czeszka, gdzie ta piłka upadła. Zdaje się pan arbiter także powteguje się ze swojego stołka. Pokazał wymownie palcem, że piłka była poza karem serwisowym. Drugi podwójny błąd serwisowy czeskiej tenisistki. 40-15, no i za chwilę kolejne podanie w wykonaniu 23-letniej zawodniczki, która podobnie oczywiście jak i rywalka debiutuje w rywalizacji na kortach przy Skarpie w Toruniu. Ambitnie broniła się Paragwajka, ale siła tutaj Czeszki była dominująca i zdecydowana. 5-3 prowadzenie Nikoli Tomanowej. A zobaczymy, na ile jeszcze sił starczy Paragwajce tak biegać po linii końcowej z jednej strony kortu na drugą, no ale solidnie, gdy inicjatywę przejmuje Tomanowa, to Paragwajka ma duże, duże kłopoty ze skutecznym odgrywaniem piłek. No tu przewaga Czeszki na razie nie podlega dyskusji. Oczywiście Skauriza wygrała 3 gemy w tym spotkaniu. Raz nawet była w stanie przełamać przeciwniczkę, no ale w zasadzie nie ma tutaj zbyt wiele szans na to, żeby pokazać, na co ją stać. 20-latka, choć teraz akurat bardzo dobry serwis i błąd przy returnie Tomanowej. Piłka wylądowała daleko, daleko w aucie. Jest 15-0 przy podaniu Paragwajki, no i czekamy, jak teraz popisze się przy zagrywce. Błąd Tomanowej, 30-0. Być może Czeszka już teraz przy takim wyniku skupi się bardziej na swoim podaniu, odpuści sobie tego gema, no i wie, że i podanie, gdy tylko trafia, przyjmuje inicjatywę, jest naprawdę tutaj dużym atutem i powoduje dużą przewagę sytuacyjną na korcie. Dobrze, krócej zagrała, nieco dłużej. Paragwajka bardziej postawiła nie na siłę, a na technikę, no i to przyniosło
spodziewany efekt, nie zdążyła odpowiednio ustawić czekety do odbicia Toma Nowa, 40-0 dla Lary Eskaurizy. No teraz brawo, dobry atak Eskaurizy, w czterech punktach Paragwajka wygrywa swoje podanie, ale cały czas to jednego gema z przodu w pierwszej partii Nikola Tomanowa. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Wracamy do Torunia. 5-4 prowadzenie Nikoli Tomanowej w starciu z Larą Eskauricą i serwis czeszki. Widzimy znów statystyki. Słabe pierwsze podanie naszej południowej sąsiadki, tylko 50% pierwszego serwisu na koncie Tomanowej przy 74% Eskauriz, co też no wybitnym jakimś wynikiem nie jest. Więcej wygranych punktów, 32 po stronie czeszki, no i cały czas też ma przewagę jednego przełamania więcej po swojej stronie zawodniczka prowadzona przez Martina Tajdusa. Ona teraz będzie serwować i ona będzie miała okazję do tego, żeby zakończyć tego seta zwycięstwem, no i zbliżyć się oczywiście do turnieju głównego Bella Cup 2019. W tymże turnieju trwa już jedno spotkanie w rywalizacji singlowej. Marta Kostiuk, Nuria Parizas-Diaz na razie nie daje szans rywalce Ukrainka, która prowadzi 3-0. Natomiast w starciach kwalifikacyjnych Segel Primorac 5-1 w pierwszym, no i w starciu Furlis Ejdukony też 6-1 w pierwszym. Trwa set drugi. Bardzo długi pierwszy gem tego starcia. Wymieniają się raz jedna, raz druga zawodniczka. Wychodzi na prowadzenie, ale żadna z nich nie może wygrać tej partii. Wracamy do meczu czeszki i Paragwajki. 5-4 Tomanowa i ona serwuje. Out 15-0. 15-0. Prosty błąd. Teraz Eskaurizy powinna wystrzegać takich błędów już w tym kluczowym dla losu w pierwszej partii, 10 gemie pierwszego seta. Wracając jeszcze do Marty Kostiuk, to duża nadzieja ukraińskiego tenisa. W 2017 roku była w trzeciej rundzie turnieju głównego Australian Open. Duże nadzieje wiążą nasi wschodni sąsiedzi z występami Marty Kostiuk. No ale być może o niej będzie więcej czasu do opowiadania, gdy pojawi się być może na korcie centralnym. No i będziemy jej mecz prezentować. Na razie radzi sobie dobrze na korcie numer 2, no i niewykluczone, że także trafi przed nasze kamery na kort centralny. 30-0. Tomanowa, dwie piłki czeszka od pierwszej partii. 40-0. Szybko te punkty uciekają. Eskaurizie, chociaż wydawało się, że dobry był ten return pod linię końcową. Miała nieco kłopotu Nikola Tomanowa z odpowiednim odegraniem, ale atak z połowy kortu trafił w połowę siatki. 40-0, 3 piłki setowe dla Tomanowej. No i już dobrym serwisem zakończyła pierwszą partię Nikola Tomanowa. 47 minut gry. Czeszka pewnie triumfuje w pierwszej partii. Do czterech. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna.
6-4 w pierwszym secie. Nicola Tomanowa w 47 minut pokonała Larę Escaurizę, to reprezentantka Paragwaju, rozpoczyna drugą partię. Daniela Seguel w międzyczasie pokonała w pierwszej partii Iwę Primorac 6-1. Bardzo szybko także Jamie Furlis objęła prowadzenie z Joną Ejdukony T 2-0 w drugiej partii. Pierwsza partia także dla Australijki 6-1, a więc te trzy ostatnie spotkania kwalifikacji toczone na kortach klubu Start Wisła przebiegają pod dyktando wyżej notowanych zawodniczek. Tomanowa rozregulowała na początku tego drugiego seta. Piłki daleko poza kortem, 30-15 przy podaniu Paragwajki. No oddała teraz Eskaurica to, co otrzymała przed chwilą od Czeszki. Też się bardzo wyraźnie pomyliła z półkortu. Taki atak gdzieś 3 metry za końcową linię. Oczywiście mamy w tym momencie po 30 na tablicy wyników. Teraz ten forehand zerwany przez Paragwajkę, no i pierwsza szansa na przełamanie, to jest na początku drugiego seta dla Tomanowej. Potężnie huknęła Eskauriza, no ale zatrzęsła się tylko siatka po tym, jak piłka w niej wylądowała. Moc była precyzji zero. No i kolejny prosty błąd Paragwajki, widać teraz rozgoryczenie, nerwy, złość po stronie paragwajskiej. Tenisistki 1-0, Nicola Tomanowa od razu na początku przełamuje w drugiej partii rywalkę. No zniesmaczona Eskauriza, bo miała tego gema na tacy, a skończyło się na tym, że przegrywa 0-1. Podobnie jak pierwsza partia nam się zaczęła, druga odsłona tego spotkania. Tam mieliśmy serię trzech przełamań, teraz mamy kolejny breakpoint zapisany na konto Czeszki. Widzimy trzecia z sześciu wykorzystanych szans w tym spotkaniu Nicoli Tomanowej. 50% skuteczność w tym elemencie zawodniczki ze naszej południowej granicy. No ale skuteczność jak skuteczność, liczy się to, że dało jej to w pierwszym secie zwycięstwo i daje w drugim prowadzenie. Ona teraz będzie serwować po zmianie stron. Widzimy u góry ekranu Czeszka już przygotowana do pierwszego podania w drugim gemie. Prosty błąd Eskaurizy, no niedobrze rozpoczyna się ten drugi set. Kilka takich prostych, naprawdę niewymuszonych błędów. To z pewnością napędza jeszcze Czeszkę to do lepszej gry. Ona już bliżej tego turnieju głównego. Chociaż patrząc po sposobie gry, no to nie rokuje jej wielkiej przyszłości w tym turnieju głównym, ale oczywiście sam start już punkty. Do rankingu zdobyte, także zarobione pieniądze na korcie, także ważne dla zawodniczek na początku kariery. 30-0. Siatka zatrzęsła się po tym ataku Eskaurizy, 30-0 Tomanowa. Trzy Polki czekają na swoje rywalki z kwalifikacji, no i chyba nie najgorsza opcja byłaby to dla Polek, gdyby któraś z nich trafiła właśnie na zwyciężenie tego spotkania.
To rozdaje prezenty tutaj w tym drugim gemie. Escauliza trzy razy, piłka uderzona w siatkę, bardzo szybko punkty uciekają. Paragwajce 40-0 dla Nikoli Tomanowej. No tak, tutaj nie zanosi się na jakąś niespodziankę w tym gemie serwisowym Czeszki. Od początku narzuciła swoje warunki gry i teraz kontynuuje to w tym drugim gemie. I dobrym długim podaniem popisała się na koniec. Czeszka prowadzi 2-0. Nie wiem, jeden punkt chyba w tym drugim. Dwa punkty w drugim secie. Pierwsze dwa punkty zdobyła przy własnym podaniu Lara Escauliza. Później kolejnych 8 punktów powędrowało na konto Czeszki. No i to w zasadzie 6-7 błędów Paragwajki sprawiło, że Czeszka w komfortowej na razie sytuacji w drugim secie spotkania eliminacyjnego. Była nieregularna Lara Escauliza w pierwszej odsłonie tego meczu, jednak to aż tak bardzo nie rzutowało na jej grę. Teraz, no tak jak mówisz, już wyraźnie widać dysproporcje. No i tych błędów tyle się złożyło, że dwa gemy już ugrała czeska serwis Escaulizy. No w końcu zdobyty punkt przez Paragwajkę. Teraz musiała już zakończyć tą akcję skutecznym zdobyciem punktu. 15-0, ale poprzednikiem także przy własnym potem rozpoczęła od dwóch punktów zapisanych po stronie zysków, a później kolejne straty ponosiła przy własnym podaniu. Teraz z kolei Tomanowa z prostym błędem uderzenie piłki w siatkę z 30-0. Już przy returnie miała Czeszka problemy. Wyczuła to młodsza z tenisistek przebywających aktualnie na korcie. Troszkę przyostrzyła tą swoją grę i zmusiła Tomanową do błędu. O, teraz już zdecydowanie lepiej przy odbiorze serwisu zachowała się i Czeszka agresywnie poszła na piłkę posyłaną przez Escaulizę. Ta zdołała odbić, ale wprost w siatkę. Jest pierwszy punkt na koncie czeskiej tenisistki, a więc kopia pierwszego gema tego drugiego seta teraz na korcie centralnym. Drugie podanie Paragwajki. Backhand zepsuty przez Tomanową, no i szansa na pierwszego gema w drugiej partii dla Escaulizy. Tomanowa praworęczna tenisistka, oburęczny backhand, to jest to teoretycznie popisowe zagranie. Teraz to nie funkcjonowało jak należy, no i szansa na premierowego gema wygranego w drugim secie dla Escaulizy. Dobrze, popracowała serwisem, no i powinna to skończyć, tak jest. Z meczem przy siatce 2-1. Prowadzenie drugiej partii Nikoli Tomanowej. Tomanowa prowadzi 2-1. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Ponownie kort centralny, ponownie mecz Nikoli Tomanowej z Larą Escaulizą. To jest druga runda kwalifikacji Bella Cup 2019. Trwa już jedno spotkanie turnieju głównego. Marta Kostiuk na korcie numer 1 prowadzi 4-1 z Hiszpanką Parizas Diaz. W innych meczach eliminacyjnych, które są rozgrywane równolegle do starcia czesko-paragwajskiego, Daniela Seguel z Chile wygrała pierwszego seta z Iwą Primorat 6-1, drugim jest po 1. No a w meczu na korcie numer 2, tamten na korcie numer 3 oczywiście, Jamie Furlis z Australii prowadzi w drugim secie z Joanną
Ejdu Kony T3 do sera. Awans zapewniły już sobie Gabriela Talaba po zwycięstwie nad Sion Mendes, Karolina Alves po zwycięstwie z Anastazją Szoszyną i Miriam Bulgaru po wygranym meczu z Wereną Melis, a także Hiszpanka, która wygrała ze Szwajcarką Suzanne van Dijk, Rosa Vinces-Mas. Ona okazała się 2-1 w setach lepsza od swojej rywalki. Awans też wywalczyła Nicoleta Catalina Daskalu, która przez walkover wygrała mecz z Gabrielą Horaczkową. My tymczasem wracamy do starcia Tomanowa Escauriza. 2-1 w drugim secie dla Czeszki i ona będzie za chwileczkę podawać. Tak na razie bez większych niespodzianek te dzisiejsze spotkania. Co prawda, no może dwunastka z turniejowa w kwalifikacjach Włoszka Melis wygrała z ósemką Bulgarą, ale tam takiej aż przewagi rankingowej nie było, podobnie jak w meczu Rosy Vincent Mas. Trzynastka rozstawiona w kwalifikacjach kontra szóstka Suzanne van Dijk ze Szwajcarii, a więc te mecze dosyć wyrównane. Każdy w nich w zasadzie był możliwy, no i te nieco niżej notowane wygrywały, no ale te najwyżej rozstawione w kwalifikacjach, czy to Daniela Segual, czy Jaime Forlis, czy Gabriela Talaba, poszły lub idą po swoje, a więc po turniej główny Bella Cup. Forlis naprawdę już bardzo blisko tego wyniku. 3-0 w drugiej partii, dwa przełamania z Ejdu Koneta, więc w zasadzie drzwi i brama już pomału otwarte do turnieju głównego. 30-0 Nikola Tomanowa, także pomalutkimi kroczkami zbliża się do tego turnieju głównego. Kolejne piłki lądują na jej koncie przy własnym podaniu. Teraz błąd Tomanowej. 30-15. Teraz nieco pomogła taśma Czeszce. Wydawało się, że jest w stanie skutecznie odpowiedzieć, ale jednak ten atak Paragwajki skuteczny i po 30 w tym czwartym gemie drugiego seta. Dobry atak Nikoli Tomanowej, 40-30, szansa na 3-1 i na połowę pracy wykonanej już w tej drugiej partii, by awansować do turnieju głównego. No tak, trochę zapalił jej się grunt pod nogami w tym gemie, ale opanowuje sytuację powoli, 23-letnia tenisistka. No i wygrała tego gema przy swoim podaniu. 3-1 Nikola Tomanowa prowadzi w drugim secie starcia z Larą Escaurizą. Przypominamy, pierwszy set wygrany przez nią 6-4. No i już blisko, coraz bliżej tego, by zapisała się w głównej drabince turnieju Bella Cup zawodniczka z Czech. Mówiłeś o tym, że to jest okazja do tego, żeby również punkty i pieniądze do swojego konta zapisać, ten awans do turnieju głównego. Tomanowa na razie na korcie, no, skromne, bo skromne, ale 17 tysięcy dolarów zapisała, natomiast Escauriza 10,5 tysiąca to są jej zarobki z gry na poziomie zawodowej tenisistki. Dobry serwis Escaurizy, 15-0 po błędzie z returnu Tomanowej. Błąd serwisowy Paragwajki numer, sprawdzamy, numer 3 w tym spotkaniu, 2 po stronie Tomanowej, ani jednego asa, zarówno Tomanowa, ani Escauriza.
teraz taki trochę atak na alibi w wykonaniu Paragwajki, ale całe szczęście dla niej skończył się punktem, bo pozycja do minięcia Nikola Tomanowa miała idealną, ale zabrakło Czeszce precyzji przy tym, przy próbie passing shota. Szła do siatki Eskaliza, ale nie była zmuszona uderzać z tych okolic. 40-0. No i łatwo, w czterech punktach Eskaliza wygrywa swoje podania, ale cały czas na prowadzeniu w drugiej partii. Nikola Tomanowa z przewagą jednego przełamania prowadzi 3-2. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Wracamy na kort centralny. Rywalizacja Nikoli Tomanowej z Larą Eskaurizą. Druga runda kwalifikacji turnieju Bella Cup. Czeszka prowadzi 6-4, 3-2 w tym spotkaniu. Ona będzie za chwilę serwować. Jeżeli chodzi o mecze trwające równolegle, no to szczególnie skupiamy się na korcie numer 1, bo tam trwa mecz turnieju już głównego. Marta Kostiuk kontra Nuria Parizas-Diaz. 6-2. W tym momencie dokładnie Ukrainka wygrała pierwszego seta. No i jest w połowie drogi do drugiej rundy już tego właściwego turnieju Bella Cup 25. jubileuszowej jego edycji. Też widzimy na naszych ekranach statystyki ze spotkania, którego my jesteśmy świadkami. Bez asów serwisowych, po dwa podwójne błędy na razie na koncie Czeszki i Paragwajki. Więcej wygranych punktów, również i aż 3 przełamania na koncie 23-latki, która teraz na naszych ekranach ona będzie serwować w tym 6. gemie drugiego seta. Jedno przełamanie z pierwszego gema drugiego seta po stronie Tomanowej. W kolejnych 4 serwujące dawały sobie radę z wygrywaniem własnego podania. No i zobaczymy, czy Tomanowa tą serię przedłuży. Nieco walki więcej na korcie numer 3. Joanna Jedukonytę wygrała 2 gemy z rzędu. Z Jaime Furlis przegrywa co prawda Litwinka, ale już tylko w drugiej partii 2-3. Dobry początek przy własnym podaniu Tomanowej, 15-0. Dobry atak Paragwajki, jeszcze ta piłka, no tak zaryzykowała trochę Lara Eskaliza, by nie wpaść w siatkę, nie czekała, aż piłka odbije się, no i dotknęła, zdaje się, tą siatkę Paragwajka, bo punkt przyznany Nikoli Tomanowej. Nie wiem, czy też nie przełożyła rakiety na drugą stronę, rzadkie wydarzenie na kortach tenisowych w siatkówce to częsty przypadek, no ale w tenisie, żeby rakieta przeszła na drugą stronę, no to bardzo, bardzo rzadko spotykane wydarzenie. Ale jak widać, zdarza się. Pomyliła się teraz Tomanowa. Piłka minimalnie, ale jednak poza placem gry. Podała rękę, można powiedzieć, Eskaurizie Tomanowa przy tej akcji, no bo znów miała rywalkę na widelcu Czeszka, na doślizgu była Paragwajka, no ale nie musiała odgrywać piłki, która faktycznie wyleciała za linię boczną.
teraz trochę szczęścia miała, może to nawet nieco więcej niż trochę. Paragwajka piłka zatęczyła na taśmie i ostatecznie spadła w pole gry rywalki. I po 30 na teraz widać, jak kosztowny był ten błąd przy 15 do za dotknięcie siatki. No i tutaj byłaby szansa na break point, a na razie jest tylko po 30, patrząc od strony Lary Escaurizy. No ale będzie szansa na przełamanie, bo Nikola Tomanowa wybija piłkę daleko poza kort i szansa na przełamanie. Sama nadstawia się teraz Czeszka na to, by odzyskała Paragwajka rezon, by tutaj doprowadziła do wyrównania w tym drugim secie. No i by jeszcze oczywiście toczyła się długo ta walka o pierwszą rundę turnieju głównego. Godzina 16 na razie spędzona na korcie przez dwie panie, których meczu jesteśmy świadkami. No i ta zaciśnięta pięść Czeszki, bo dobrym serwisem popracowała Czeszka. Zmusiła rywalkę do błędu z returnu i równowaga. Po 40 w tym gemie, no tutaj wciśnięte Escaurizy w kort, można powiedzieć, po tym serwisie ze strony naszej południowej sąsiadki, która no też wyczuła chyba z malosem, że gdzieś tutaj w dziwnych okolicznościach może odjechać ten gem serwisowy. Nie zmieści się w korcie, będzie druga szansa dla Paragwajki. Dobry atak teraz Lary Escaurizy zepchnęła Tomanową daleko poza linię końcową. Zobaczmy jeszcze raz, jakiej pozycji trudnej musiała odgrywać Tomanowa. No już piłką w kort nie trafiła. Znowu nie wytrzymuje dłuższej wymiany Paragwajka. Zabrakło precyzji gra, co prawda. Przez środek mocno Tomanowa próbowała zmusić walkę do błędu. No i ostatecznie udało się to Tomanowej. Znowu zaciśnięta pięć Tomanowej, znowu po tym ataku błąd popełnia Escauriza. Korytarz deblowy zaatakowała Paragwajka, szukała gdzieś tam zetknięcia linii bocznej z linią końcową, ale nie znalazła go 20-letnia tenisistka i szansa na wygranie tego gema serwisowego przez Tomanową. Ciągle w te karo serwisowe trafia, chciałby się powiedzieć, Escauriza, no ale po kolejnym błędzie czwarty gem ląduje na konto Nikoli Tomanowej, która jest 8 piłek od awansu do turnieju głównego Bella Cup 2019. No, troszkę musiała się namęczyć Czeszka w tym gemie, no ale udało jej się wyciągnąć to, co ma najlepsze w swoim arsenale, też skorzystała na błędach Lary Escaurizy, no i udało jej się znów wyjść na dwa gemy przewagi, 4-2, czy 2-4 w zasadzie w tym momencie w drugim secie, no i serwis Escaurizy, pierwsze podanie w siatce, okazja więc już na dzień dobry, żeby nieco agresywniej na podanie rywalki zareagowała Czeszka, która, tak jak mówi Wojtek, 8 piłek od awansu do turnieju głównego. 7 piłek. Tak, ja spisuję teraz Paragwajka. Bezwzględnie musi tego gema już zapisać na swoim koncie Lara Escauriza, bo w przypadku wyniku 2 do 5 i dwóch przełomów to w zasadzie podpisze na siebie wyrok w tym spotkaniu i skończą się szanse zawodniczki z Ameryki Południowej na grę w turnieju głównym. W
wczoraj sprawiła niespodziankę, eliminując wstawioną francuskie Warnier, no ale dzisiaj z nieco niżej notowaną od francuski Czeszką ma dużo, dużo więcej kłopotów na korcie. Jakieś kłopoty, jeszcze jakieś robactwo zaatakowało SK Ulizę. Gemie. Sięgnęła piłki Czeszka, czy może inaczej sięgnęła, ale zagrała ją w trybuny, a nie na drugą stronę siatki. Oczywiście w tej sytuacji punkty dopisane do konta zawodniczki z Paragwaju, która za chwilę będzie serwować. Pogoniła po korcie swoją rywalkę Tomanowa, 15-30. Zaczęło się od dobrego serwisu na linię kara serwisowego Lary SK Ulizy, ale Czeszka odwróciła losy tej wymiany, zdobywając punkty dla siebie, no i zbliżając się znów bardzo wyraźnie do drabinki głównej Bella Cup 2019. 15-30 SK Ulizy, pierwsze podanie. Rozpoczęła tą akcję z returnu od dobrze ta Czeszka. Nie przyniosło to spodziewanego efektu, bo ten lob zdecydowanie za krótki z meczem skończyła akcję Lara SK Ulizy. No tutaj była bezwzględna przy siatce, ale trudno na jakieś inne rozwiązanie na tym etapie spotkania. No i w ogóle w takich sytuacjach patelnia tak zwana czyściutka okazja wykorzystana przez zawodniczkę, którą teraz widzimy, serwującą przystanie po 30. Drugie podanie z Kaurisy. Obronił się jeszcze długim, dobrym podaniem Paragwajka. Szansa na trzeciego gema drugiej partii. Spodziewanie agresywnie przy tym drugim serwisie zagrała Lara SK Ulizy, no ale jest w trudnej sytuacji, więc musi do takich zagrań się posuwać. I kolejny dobry serwis, który kończy się uderzeniem w siatkę przez Nicolę Tomanową. 4-3 w drugiej partii dla Czeszki, ona będzie serwować, ale jeszcze SK Ulizy pozostaje w grze. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Statystyki spotkania Nicoli Tomanowej z Larą SK Ulizą. 57 punktów wygranych przez Czeszkę, 47 przez Paragwajkę. Jeżeli chodzi o przełamania, to 3 po stronie Czeszki, jedno takie po stronie SK Ulizy. Pierwszy serwis dużo lepszy po stronie Paragwajki, ale tak jak Mateusz wcześniej wspominał, nieco poprawiła tą swoją procent pierwszego podania Tomanowa, bo w okolicach pierwszego seta było 50%. Drugi serwis na porównywalnym poziomie, jeżeli chodzi o punkty po pierwszym serwisie i drugim tutaj nieco lepsza. Tomanowa, no i to oddaje wynik na tablicy świetnej 4-3 w drugim secie dla Czeszki. Jej serwis, co ciekawe, tylko jedno przełamanie w drugiej partii w pierwszym gemie Tomanowa przełamała SK Ulizę, no i tak cały czas o to jedno dwa gemy z przodu jest Czeszka. I to przełamanie może okazać się kluczowym w kontekście całego spotkania, no bo jakby nie patrzeć, jakby nie liczyć utrzymanie tego jednego gema przewagi, jednego przełamania
da zwycięstwo w drugim secie, a w konsekwencji całym meczu, bo przypominamy, w pierwszej partii było 6-4 dla zawodniczki z Czech, która teraz serwuje. Co pechowo po taśmie piłka wylądowała na aucie, 15-0 Tomanowa. No tak, zazwyczaj takie draśnięcia o taśmę zmylają przeciwnika, przeciwniczkę, no ale tutaj akurat tak się sytuacja miała, że obróciło się to wszystko przeciw Paragwajce, no i tak jak mówisz, aut. Teraz retur w wykonaniu SK Lizy, piłka pod samą końcową linię i po 15. Teraz żałuję mocno tego returnu. Lara SK Oliza wie, że była szansa na dużo lepsze zagrania. Ta piłka trafia w połowę siatki, 30-15 Tomanowa. Serwisu wykonaniu od Tomanowej. Pierwszy w tym meczu. Czeszka uruchomiła pierwszy serwis. Mówiliśmy o tym procencie skuteczności tego serwisu po jej stronie. Nie był on zbyt wysoki póki co, no ale teraz fantastycznie popracowało podanie ze strony 23-latki. No i ona za chwilę może prowadzić 5-3 w drugim secie. Jamie Foley z bliska awansu do turnieju głównego, 5-3 z Janą Ejdukonytę w drugiej partii. Pierwszy set dla Australiki, 6-1. No i odpuściła trochę SK Oriza. Wydawało jej się, że piłka może okazać się autowa. Posędziowała Paragwajka, no ale decyzja wbrew jej woli okazała się być korzystna dla Tomanowej. Tomanowej, która wychodzi na prowadzenie 5-3. Serwis Paragwajki już tylko Gema potrzebuje, Czeszka, którą teraz widzimy, do tego, by awansować do turnieju głównego. Ale jednak piłka poza kortem, 0-15, ale jednak piłka trafia w kort. Z naszego stanowiska wyglądało nieco inaczej, no ale punkt zapisany po stronie Paragwajki. Dojście do siatki, backhand po krosie zakończony, skutecznie walczy o tego Gema, walczy o przetrwanie Lara SK Oliza, by jeszcze mieć szansę na przełamanie rywalki, musi tego Gema wygrać. Agresywnie Paragwajka przy swoim serwisie, ale też Czeszka nie unika takich bardziej technicznych zagrań,
które mają tutaj zmusić do błędu rywalkę. Nie daje się jednak Escauriza przy tym swoim podaniu. Za długo jednak chyba to podanie. Sprawdzać jeszcze będzie arbitr główny. Ślad na korcie. No i rzeczywiście był minimalny aut. Drugi serwis, więc po stronie 20-letniej Paragwajki. Od 30-15. Podwójny błąd serwisowy. Trzeci w tym spotkaniu po stronie Laury Escaurizy. Dwa na razie Nikoli Tomanowej. Zregulowała się, jeżeli chodzi o serwisy Paragwajka. No ale teraz zaatakowała bardzo pewnie. 40-15. Agresywniejszy, ryzykowniejszy. Drugi serwis w jej wykonaniu. Odrzucona od siatki Tomanowa. No i czysta pozycja do tego, żeby zdobyć punkt tej akcji. Jest 40-15, pozostaje w tym meczu Lara Escauriza wciąż z szansami na to, żeby jeszcze do super tiebreaka doprowadzić się w tym pojedynku z Nikolą Tomanową, aczkolwiek nawet jeżeli wygra teraz tego gema Paragwajka, to będzie serwować, przypominamy, Czeszka w następnej odsłonie tego pojedynku. I 5-4 Tomanowa za chwilę po przerwie będzie podawać. Nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Wracamy na kort start Wisły Toruń, kort centralny, mecz Nikoli Tomanowej z Larą Escaurizą w ramach drugiej rundy kwalifikacji turnieju Bella Cup. Do turnieju głównego awansowała przed momentem Jamie Forlis, Australijka, która pokonała w dwóch setach Joannę Eidukonytę 6-1, 6-3. Blisko też tej sztuki jest Daniela Segal z Chile, która wygrała pierwszego seta z Iwą Primorac 6-1, w drugim prowadzi 4-2. Natomiast w starciu na korcie numer 1 to już jest mecz głównej drabinki 25. edycji Bella Cup. 6-2 i 3-0. Prowadzenie Marty Kostiuk z Ukrainy w starciu z Nurią Barizas-Diaz z Hiszpanii. No tutaj na razie bez większych problemów. Ukrainka w 65 minut uzyskała taki wynik w starciu z zawodniczką z Półwyspu Iberyjskiego. Natomiast w meczu Nikola Tomanowa, Lara Escauriza 6-4 w pierwszym dla Czeszki, 5-4 w drugim również dla naszej południowej sąsiadki. 93 minuty gry poza zawodniczkami. No i teraz serwować po mecz i po awans do turnieju głównego będzie zawodniczka grająca w biało-czarnym kostiumie. Jeszcze nie przegrała w drugim secie swojego podania. No jeżeli ta tendencja zostanie zachowana, to Czeszka za chwilę zapisze się do turnieju głównego Bella Cup 2019 jako siódma zawodniczka z kwalifikacji. Tą ósmą wyłania mecz, jak już wcześniej Mateusz wspomniał, czyli Ki Seguel oraz reprezentantki Chorwacji Primorac. Tam bliżej oczywiście faworytka z Chile rozstawiona z numerem pierwszym w turnieju eliminacyjnym. A nie składa broni Escauriza, ale szkoda tego zagrania. Miała piłkę wyłożoną w zasadzie na rakiecie. Uderzyć, spytać się walki jeszcze, w który róg chce, żeby skończyła, no ale zagrała najgorzej, jak można było, daleko w aut i trzy piłki Nikola Tomanowa od awansu do turnieju głównego. W trudnej sytuacji była Czeszka, bo tam parę razy na doślizgu musiała łapać piłkę, przebijała bardzo asekuracyjnie na drugą stronę siatki, no ale skończyło się na tym, że szczęście się wyśmiechnęło, punkt zapisany na jej konto, 15-0 serwis. Teraz już szczęścia, Czeszka nie miała, zagrała zbyt mocno, piłka poza kortem po 15.
pas, prosty błąd z forehandu Czeszki, musi uważać, robi się niebezpiecznie przy własnym podaniu. 15-30. Sytuacja jeszcze nie jest klarowna w 100%. Mała różnica między oboma zawodniczkami, jeżeli chodzi o ten drugi set, jeden gem zaledwie. No i Tomanowa faktycznie musi bardzo się skupić, jeżeli nie chce stracić w tak ważnym momencie po raz pierwszy serwisu w tym secie numer 2. No i doczekała się szans na przełamanie Lara Escaoliza w ostatnim możliwym momencie. 15-40 przy wyniku 4-5. A więc jeszcze Paragwajka tutaj w grze o turniej główny nam przez chwilę na pewno pozostanie. Zobaczymy, jaką będzie reakcja teraz Nicoli Tomanowej przy obronie breakpointów. Dobrze, agresywnie Escaoliza skonstruowała ten punkt, no i ma przełamanie powrotne 5-5 w ostatnim momencie. Wraca do tego spotkania zawodniczka z Ameryki Południowej. No nie mogła lepiej sobie tego wycyrklować Paragwajka, jeżeli chodzi o ten powrót do stanu pierwotnego, jeżeli chodzi o serwis 5-5 w drugim secie. Jesteśmy świadkami drugiego meczu kwalifikacyjnego na korcie centralnym. W pierwszym Gabriela Talapa grała Sion Mendes, było 6-4-7-6, tutaj na razie 6-4-5-5, ale no, kto wie, czy nie będziemy świadkami kolejnego tiebreaka w tym meczu decydującym o awansie do głównej drabinki. Bardzo zacięta na razie ta rywalizacja, jeżeli chodzi o mecze drugiej rundy turnieju eliminacyjnego na kortach Start Wisły Toruń. Tak jest, poczukała teraz trochę cieja na korcie Nicola Tomanowa, bo już bardzo, bardzo ciepło. Po godzinie 15 ponad blisko 30 stopni na termometrach. Mało cienia w zasadzie ma go na korcie centralnym w ogóle, no i to z pewnością także przeciwniczka jest także zmęczona, ale widać, że Tomanowa chyba gorzej znosi warunki panujące na korcie. No teraz dwa proste błędy Escaolizy. Dużo włożyła pracy w to, by dojść rywalkę na 5-5, a za chwilę może w bardzo prosty sposób stracić własne podanie. Patrzę na pomiar temperatury, dokładnie 30 stopni na termometrach, no ale na szczęście troszkę teraz słońce za chmury się schowało, więc może to być ukojeniem dla zawodniczek w końcówce tej drugiej partii dzisiejszego spotkania. Dobrze trafia pierwszym podaniem Escaoliza. No i będą trzy szanse dla Nicoli Tomanowej za 10-5 Czeszki. Wie, że była już bardzo, bardzo blisko tego awansu turnieju głównego, a teraz trzeba powalczyć jeszcze o przełamanie i później wygrać własne podanie. No łatwo przyszło, łatwo poszło, można powiedzieć, w przypadku Lary Escaolizy. Oczywiście nie było to takie gładkie zwycięstwo w tym poprzednim gemie, kiedy przełamała rywalkę, no ale udało się wyrównać na po 5. Teraz jednak no troszkę się grunt pali pod nogami latynoski. No i mamy przełamanie powrotne do tego stanu, które miało miejsce jeszcze kilka minut temu, to znaczy Tomanowa będzie serwować po wygraną w tym spotkaniu. 6-4 w pierwszym, 6-5 w drugim, no i teraz kilka chwil na to, żeby złapać oddech i ruszyć po zwycięstwo w tym meczu bez konieczności rozgrywania tiebreaka w drugim secie.
Nowe, ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy, niezwykle miękkie i delikatne, zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna. Za chwilę będziemy świadkami 12 gema drugiego seta meczu Tomanowa SK Uriza 6-4 w pierwszym, 6-5 w drugim. Prowadzenie Czeszki to garść statystyk z tego spotkania. As serwisowy zapisane w tej partii na konto Czeszki, podwójnych błędów serwisowych więcej po stronie SK Uriza. Ona cały czas trafia pierwszym podaniem częściej, ale bardzo mocno spadł w końcówce tego seta procent skuteczności tego pierwszego serwisu. 4 przełamania na koncie Czeszki, no i też więcej wygranych punktów, 67 na koncie zawodniczki zza naszej południowej granicy, 58 jeżeli chodzi o wygrane akcje przez SK Uriza. Też więcej punktów wygrała Tomanowa w momencie, kiedy odbierała serwis rywalki, 30 przy 19 przy serwisie Tomanowej, które zdobyła Lara SK Uriza. Mamy na naszych ekranach Nicolę Tomanową, ona serwuje po zwycięstwo w tym meczu 6-5 w drugiej partii, no i o krok od awansu do turnieju głównego jest 23-letnia tenisistka. Teraz już była w tym meczu, w takiej sytuacji zawiodła przy wyniku 5-4. Zobaczymy, czy ten drugi egzamin zostanie przez Czeszkę zdany pozytywnie. Rozpoczyna dobrze, ale brawa dla Czeszki za obronę jednej z poprzednich piłek, gdzie piłka pod końcową linię lobem zagrana nieco zmieniła przebieg tej wymiany. Czeszka mogła spokojnie ustawić się na środku kortu i przejąć inicjatywę i w konsekwencji zdobyć punkt. Dobry atak teraz Lary SK Urizy. Krótszą piłkę wykorzystała skrzętnie. Paragwajka przeszła do ataku i forehandem po krosie zakończyła wymianę. Nieśmiało, ale jednak brawa z trybun kortu centralnego w Toruniu. Dobra akcja w wykonaniu SK Urizy. No i jak tylko może bronić się przed tym, żeby teraz nie przegrać tego gema, co skutkowałoby oczywiście porażką. Cały mecz po 15 serwis Tomanowej. Dobre podanie, broni się teraz skutecznym pierwszym serwisem Nicola Tomanowa, 30-15. Małymi kroczkami coraz bliżej awansu Czeszka. Ależ teraz szczęście Paragwajki, piłka po stronie rywalki zatańczyła na taśmie, no i wpadła w pole gry po 30. Zobaczmy raz jeszcze to zagranie. Odpowiednia siła sprawiła, że ta piłka została na taśmie, no i przeszła na drugą stronę. Gdyby to zagranie było lżejsze, to z pewnością zostałaby po stronie Paragwajki. Tak jest, on tak perfidnie 3-4 centymetry za taśmą piłka spadła, no ale oczywiście przypadek, bo przypadek, ale zdecydowało to wszystko o tym, że mam po 30. No teraz dobry, świetny teraz serwis, tak jest. Na ciało rywalki nie poradziła sobie na backhandowej stronie Lara SK Uriza. I mamy pierwszą piłkę meczową po dokładnie godzinie i 45 minutach gry. No
No i popełnia błąd Paragwajka, no i Nicola Tomanowa 6-4, 7-5, jako siódma awansuje do turnieju głównego, turnieju Bella Cup 2019. Kolejną uczestniczką jest turnieju głównego Czeszka jako druga z naszych południowej granicy zawodniczka awansowała do turnieju głównego. Zobaczmy na statystyki tego meczu. Wygrane punkty 70-60 dla Tomanowej. W przełamaniach także lepsza Czeszka przy pierwszym serwisie. Remis po 67%, drugi serwis lepszy w wykonaniu Tomanowej. Punkty po pierwszym serwisie wygrywane nieco wyżej przez Tomanową, także przy drugim, a więc ta statystyka odzwierciedla to, co działo się dzisiaj na korcie centralnym. Te kilka piłek zawsze górą Nicola Tomanowa i to ona zasłużenie awansowała do turnieju głównego. Tak jest, tu widzimy jeszcze wyniki pozostałych spotkań. Zakończył się już mecz tej fazy głównej turnieju. Marta Kostiuk pokonała Nurię Parizas Diaz, natomiast w meczu, który się jeszcze toczy w rywalizacji kwalifikacyjnej, Daniela Sygel prowadzi z Iwą Primorac, no i jest to gema od tego, by zakwalifikować się również do głównej drabinki rywalizacji 25. edycji Bella Cup 2019. W tym miejscu kończymy turniej eliminacyjny na naszej antenie. Po przerwie już będziemy podczas turnieju głównego na pojedynku Stefanii Rogozińskiej-Dzik kontra Oliwia Rogowska, więc Australijka polskiego pochodzenia kontra polska dzika karta. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję Mateuszowi za współkomentowanie. Dziękuję również. I zapraszam na stanowisko komentatorskie Radosława Zielińskiego. Po przerwie słyszymy się wraz z Radkiem na kolejnych spotkaniach. Nowe ultracienkie podpaski Bella Ideale z innowacyjnym pokryciem Stay Softy. Niezwykle miękkie i delikatne. Zapewnią Ci komfort i ochronę w każdych warunkach. Bella Ideale. Wyjątkowa, pewna, idealna.